troszeczkę się powtórzę, ale zapytam o te zdrowie Sebastiana, czy coś w dobrym kierunku poszło, czy on będzie mógł wrócić do kadry meczowej, do jedenastki. Rafał Kurzawa również ostatnio leczył uraz, nie było go w kadrze. Jak z nim ta sytuacja, plus Benedikt Zech w pierwszej połowie meczu z Rakowem doznał z góry, tak to wyglądało, że urazu stawu skokowego, czy to w jakiś tam sposób komplikuje jego możliwy udział w tym meczu? Dzień dobry wszystkim. Ja, bei Kova ist immer noch ein Fragezeichen. Der wird morgen versuchen, mit der Mannschaft zu trainieren. Wie gesagt, jede Stunde zählt. Przy Kowalu mamy jeszcze nadal taki znak zapytania. Każda godzina się liczy. Będzie się, postaramy się, aby dzisiaj z nami był w treningu. Er wird alles daran setzen, dass er der Mannschaft zur Verfügung steht. On chce zrobić wszystko, aby być do dyspozycji drużyny. Er hat ja unser Spiel im Fernsehen verfolgen können und hat gesagt, das war für ihn die Hölle. Also viel schlimmer als selber auf dem Platz zu stehen. Da verstehe ich ihn ganz. Aber wir werden natürlich, wenn er nicht 100% einsatzbereit ist und er wird uns das Zeichen geben, wir werden natürlich ihn dann auch nicht ins Feuer werfen. Oglądał Seba, oglądał ten mecz w telewizji, powiedział, że dla niego to było piekło, bardzo żałował, że nie mógł w tym meczu grać, powiedział, że dla niego było to gorsze niż być na boisku i chce zrobić wszystko, aby nam pomóc w niedzielę, jednakże no, jeżeli nie da nam takiego sygnału, że jest w 100% wszystko w porządku, to nie podejmiemy ryzyka. Zechis Sprunggelenk sah nach dem Spiel ähnlich so aus wie Kova nach Jagiellonia-Spiel. Staw skokowy Cecha wyglądał podobnie jak ten staw skokowy Kowalczyka po meczu z Jagiellonią. Aber die Verletzung ist nicht so schwerwiegend. Ich denke, Zechi ist einsatzbereit am Sonntag. Ale nie jest to taki ciężki uraz i dlatego myślę, że Cechi będzie gotowy do meczu w niedzielę. Rafa Kurzawa hat ja letzte, diese Woche hat angefangen zu trainieren, Ende letzter Woche und ja, bei ihm sieht es gut aus, keine Rückfälle, die Warte hält, insofern wird er auch von der Papierform einsatzbereit sein. Jeżeli chodzi o Rafała Kurzawę, to no, w środku tygodnia zaczął z nami trenować. Wszystko wygląda dobrze, łydka trzyma się i no, na papierze na pewno jest do naszej dyspozycji. Aber wir können natürlich nur eine begrenzte Zahl an Spielern auf die Bank setzen. Mit 8 Spielern ist es schon eine Menge und wir werden dann morgen die letzte Entscheidung treffen, wer dann mit in den Bus einsteigt, im Hotel sein wird und dann auch auf, im Sonntag auf dem Spielberichtsbogen stehen wird. Natomiast no, mamy ograniczoną liczbę zawodników, których możemy wziąć na ławkę, dlatego jeszcze wszystko przeanalizujemy, zastanowimy się i podejmiemy jutro decyzję, kto będzie w tym busie, czy po prostu kto będzie z nami na tym mini zgrupowaniu w hotelu przed meczem i kto zagra w niedzielę w meczu. Panie trenerze, czy po meczu z Rakowem Częstochowa, poza wynikiem dobrym występem, pan może wprowadzić dużo zmian, czy raczej no, no nie ma takiej, jakby to powiedzieć, ciśnienia, no bo zespół nie zaprezentował się wcale źle. Ja, wir haben uns das Spiel noch zweimal angeschaut und viele Szenen noch x-mal angeschaut und in der Tat schade, dass das Ergebnis letztendlich so aussah nach dem Spiel, wie es ist. Sie haben sicherlich recht, wir müssen nicht unbedingt wechseln. Wir haben aber Optionen und wir werden, wie gesagt, uns noch Gedanken machen und schauen morgen, wie die Jungs aussehen im Abschlusstraining und dann am Sonntag entscheiden. My oglądaliśmy sobie ten mecz jeszcze dwa razy, niektóre sytuacje kilkakrotnie i no, też uważamy, że ten mecz nie był zły w naszym wykonaniu. Oczywiście, tak jak pan już powiedział, poza tym wynikiem wcale nie ma faktycznie takich może wielkich roszczeń, aby zmienić ten skład. Natomiast, no, tak jak już mówiłem, chcemy sobie zrobić przemyślenia i zadecydujemy w niedzielę, kto faktycznie zagra.
Ja mam takie pytanie. Wiadomo, jak ważny był mecz z Rakowem i wiemy, jakim wynikiem się zakończył. Czy po tym meczu, jak piłkarze byli następnego dnia na treningu, trudniej jest w takiej sytuacji pracować? Czy były te widoczne jakieś oznaki załamania, zniechęcenia i jak wówczas trenerowi się pracuje? Ja, die eine Gruppe hat das klassische Regenerationsprogramm absolviert. Jedna grupa odbywała taki klasyczny trening regeneracyjny. Wir hatten am Donnerstag 12 Feldspiele und zwei Torhüter im Spielersatztraining, also im Training, im Ergänzungstraining am Tag nach dem Spiel. W czwartek w takim treningu uzupełniającym mieliśmy 12 zawodników i 4 bramkarzy do dyspozycji. To sah sehr gut aus. Die Jungs waren motiviert, waren hochkonzentriert und das war eine gut dosierte, intensive Einheit für die Jungs. Był to taki trening regeneracyjny i to wyglądało bardzo dobrze. Było to taki intensywny trening dla tych chłopców i wszyscy trenowali bardzo skoncentrowani i z pełną chęcią i zaangażowaniem uczestniczyli w tym treningu. Natürlich war die Enttäuschung vor allem nach dem Spiel groß, nach so einem, ich sag mal, guten Spiel nicht mindestens mit einem Punkt ja, das Spiel zu beenden. Oczywiście rozczarowanie po tym, bezpośrednio po tym meczu było duże, ponieważ no, zagraliśmy dobry mecz, mimo wszystko nie zdobyliśmy nawet jednego punktu. Ale die Jungs haben gleich gesagt, es ist noch nichts verloren, jetzt erst recht, wir schenken nichts ab, wir müssen versuchen jetzt das Unmögliche möglich zu machen und ja, wir ziehen alle an einem Strang. Ale chłopcy powiedzieli, że jeszcze nic nie jest straconego, teraz to dopiero chcemy jeszcze bardziej się pokazać, jeszcze mamy tą szansę, wszyscy jesteśmy jedną drużyną, jednego zdania, chcemy, wszyscy mamy jeden cel i ku temu cały czas trenujemy i chcemy wygrywać następne mecze. Wir wussten auch vor dem Raku-Spiel, dass von diesen 5 Spielen, jetzt sind es nur noch 4, die meisten gewonnen werden müssen. Również przed tym meczem z Rakowem wiedzieliśmy, że z tych 5 meczów, no teraz już zostały tylko 4, że większość z nich musimy wygrać. Und die Spiele jetzt Legia, Schlons, Lechia, Termalika sind nicht weniger einfach. I te mecze, które teraz nas czekają, Legia, Śląsk, Lechia, Termalika, wcale nie są łatwiejsze. Wie gesagt, wir glauben fest daran, dass wir mit einer ähnlich guten Leistung wie gegen Rakow wir das nächste Spiel gewinnen können. Natomiast jesteśmy pełni takiej ufności, że jeżeli zagramy na tym samym poziomie, w takim samym dobrym stylu jak z Rakowem, to możemy te mecze wygrać. Wir müssen einfach dran glauben, weiter so Fußball spielen und klar, möglichst Fehler reduzieren und hier und da vielleicht nochmal 1-2% mehr Entschlossenheit zeigen und das Glück erzwingen. Musimy w to wierzyć, starać się robić jeszcze może mniej błędów, a w niektórych momentach jeszcze te dodatkowe 2-3% z siebie wykrzesać i starać się zrobić to jak najlepiej. Ja, und dann soll es entweder sein oder nicht. So ist das halt. I wtedy albo to się uda, albo nie. Tak po prostu jest. Dziękuję. Proszę, kolejne pytania. Proszę. Albo tak będzie, albo nie będzie. Czy wczoraj pan dużo czasu poświęcił na pracę nad głowami zawodników? Takie uzupełnienie do tego pytania Jurka, czyli no, wychłodzenie albo na nowo rozgrzanie tych naszych głów piłkarzy? Ich habe in meiner Sichtweise dargestellt. Nie, przedstawiłem im mój punkt widzenia. Es ging nicht nur um das Spiel, sondern um generell, wie das Leben so seine Spiele spielt. Nie chodziło tu wcale o ten mecz, tylko ogólnie o życie, jak to życie czasami potrafi się ustawić. Und ich bin jemand, der immer positiv die ganzen auch negativen Kleinigkeiten, die im Leben immer wieder vorkommen und Hindernisse, die einem in den Weg gestellt werden, dem bin ich immer positiv gegenüber. I jestem też takim pozytywnym człowiekiem, który stara się też te negatywne rzeczy, które spotka na swojej życiowej drodze,
tak ułożyć, aby je jakby zmienić w coś pozytywnego? Es gibt immer Momente im Spiel, in einer Saison, aber auch im Leben, wo es gewisse Widrigkeiten gibt, wo es gewisse Schwierigkeiten, auch unvorhergesehene Schwierigkeiten kommen. Zawsze, czy to w meczu, czy w trakcie sezonu, czy w życiu, są takie momenty ciężkie, które po prostu niespodziewanie przychodzą na człowieka. Dann geht's immer wieder darum, wie reagiert man auf so etwas. A wtedy zależy właśnie dużo, dużo zależy od tego, jak człowiek na to zareaguje. Das ist natürlich auch tief verwurzelt mit seinen Werten, die man hat, mit den Glauben und Glaubenssätzen, die man sich im Leben angeeignet hat. Oczywiście jest to mocno zakorzenione z wartościami, które człowiek ma w życiu i z takimi rzeczami, w które się wierzy. Und natürlich ist auch immer damit verbunden, aktiv ja diese Situation wahrzunehmen und aktiv im positiven Sinne mit den möglichen Mitteln, die man hat, entgegenzuwirken. I oczywiście ważne jest, aby aktywnie taką sytuację przeanalizować i ją pozytywnie obrócić właśnie z tymi swoimi wartościami i możliwościami, jakie człowiek ma, zrobić z tego coś pozytywnego. Ja, und dass man letztendlich auch, das ist auch mein Motto, immer sein Leben oder das Spiel letztendlich selbst in der Hand hat. Und am Ende, wie gesagt, am Ende kommen trotzdem irgendwelche Zufälle zustande, die man nicht beschreiben kann oder die man nicht erklären kann. Dann kann ich das auch ganz kurz definieren. Das ist der Lauf des Lebens. I oczywiście często jest tak, że na ogół jest tak, że człowiek ma jednak to swoje życie we własnych rękach, jednakże często zdarza się to, że jednak przychodzi coś niespodziewanego i ważne wtedy jest to, że jest to po prostu, no tak to w życiu się przydarza. To jest taka życiowa droga. Wir werden alles daran setzen jetzt, das nächste Spiel zu gewinnen. Dlatego zrobimy wszystko, aby wygrać ten następny mecz. Wir werden maximale versuchen rauszuholen in dieser Saison. Spróbujemy wyciągnąć to maksymalne, tego maksa z tego sezonu. Den Weg, den wir in den letzten Jahren gegangen sind und der Weg in dieser Saison waren sehr spannende Momente, viele Hindernisse haben wir im Positiven gemeistert. Drogę, którą przeszliśmy w ubiegłym sezonie, czy też którą przechodzimy w tym sezonie, była bardzo ciekawa. Wiele takich ważnych momentów udało nam się przejść pozytywnie. Und wir werden auch jetzt diesen Weg in den nächsten vier Spielen entsprechend gehen. Der Weg ist das Ziel, das ist das Wichtigste an dem Ganzen. I również tą drogę chcemy w tych następnych czterech meczach przejść. I ta droga jest tym naszym celem. I to jest to najważniejsze na te ostatnie cztery kolejki. Alles, was wir beeinflussen können, müssen wir versuchen, im Positiven zu beeinflussen. Und wie gesagt, nochmal, alles Weitere, was dann an Geschichten kommt oder sich irgendwas entwickelt, das werden wir sehen, wie sich das Szenario dann abspielen wird. Wszystko, na co mamy wpływ, musimy pozytywnie przejść, natomiast no, zobaczymy wtedy, jaki scenariusz na końcu się napisze. Dzisiaj przegląd sportowy przed meczem Pogoni z Legią zadaje pytanie do piłkarzy Legii. Jak grać przeciwko przyszłemu szefowi? Piłkarze Legii będą mieli rozterki? Takie pytanie pada, również rozmowę w tej dyskusji bierze udział były piłkarz Legii Jacek Bednarz. Jak trener to skomentuje, może podpowie jak piłkarzom Legii, jak grać przeciwko przyszłemu szefowi? Ich lese sehr wenig Zeitung, fast gar nicht polnische Zeitung, weil ich a die Sprache nicht beherrsche und b, weil ich in den letzten Jahren es für mich wichtig halte, dass man sich so wenig wie möglich von außen beeinflussen lässt, gerade in diesem Business. Czytam ogólnie mało gazet, w szczególności polskich gazet sportowych, ponieważ po pierwsze nie znam tego języka, po drugie staram się, aby rzeczy zewnętrzne nie miały wpływu na moją pracę.
Suggestionen und Gerüchte werde ich generell nicht kommentieren, das habe ich bis jetzt auch noch nie getan. Sugestie i plotki, sugestii plotek generalnie nie komentuję, robiłem to w przeszłości, nie zrobię tego również teraz. In Schalke wird immer noch ein Trainer gesucht. Gestern ist in Bielefeld ein Trainer entlassen worden. Der Markt ist sehr bewegend und unruhig. W Schalke nadal poszukują trenera. W Bielefeld został wczoraj trener zwolniony. Także ten rynek jest cały czas ruchomy i cały czas coś się w nim dzieje. Das wird noch viel passieren in den nächsten Wochen und vielleicht auch ja, in den nächsten Monaten, sodass wir alle uns darauf besinnen sollten, uns auf das Spiel, nämlich auf die Begegnung und auf den Wettkampf Pogoń Szczecin gegen Legia Warschau zu konzentrieren für den Sonntag. Jeszcze w następnych zarówno dniach, tygodniach, jak i miesiącach wiele się z pewnością wydarzy, dlatego my wszyscy powinniśmy w tej chwili naszymi myślami być skoncentrowani na tym najbliższym spotkaniu, czyli meczu Legii z, meczu Pogoni z Legią. Ich hatte es ja schon mehrfach erwähnt, solange ich hier das Ruder in der Hand halte. Natomiast już wielokrotnie o tym mówiłem, że dopóki ja tutaj nadal mam ten ster w rękach, werde ich meine ganze Energie, mein ganzes Wissen und alles dafür gegeben, dass wir mit Pogoń erfolgreich spielen und dieses Saison natürlich, das ist der Wunsch aller, das Maximum erreichen, versuchen zu erreichen. I dlatego całą moją energię, całą moją fachowość i znajomość piłki nożnej tylko i wyłącznie poświęcam dla Pogoni do końca tego sezonu i tak będę robił do końca sezonu. Ich bin hier jetzt in meiner fünften Saison, 4,5 Jahre, 80% meines Lebens in den letzten 4,5 Jahren habe ich hier in Szczecin verbracht. Jestem tutaj teraz w piątym sezonie, od 4,5 roku i praktycznie 80% tego mojego życia z tych ostatnich lat spędzam tutaj w Szczecinie. Es waren sicherlich nicht immer schöne Momente dabei, aber die meisten Momente und das, was wir bis jetzt erreicht haben, das war es wert, auch ja, ein gewisses Opfer zu bringen im privaten Leben. Na pewno nie były to same piękne momenty, ale większość tych chwil było pozytywnych i aby to stworzyć, aby to udało się uzyskać, to naprawdę trzeba było dużo poświęceń. Wie es so im Leben ist, vor allem im Fußball, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Man kann hier und da sagen, oh, das hat er nicht gut gemacht oder weniger gut gemacht, das hat er absolut schlecht erledigt. So, man kennt das ja, das ist ja üblich. Jak to w życiu jest, a w szczególności właśnie w piłce nożnej, wielu może powiedzieć, nie, no to zrobił źle, to zrobił beznadziejnie. No tak to jest zwyczajowo. Aber eins, sage ich Ihnen, da gibt es keinen, und der irgendwie sagen kann, dass ich hier nicht alles gegeben habe, dass ich hier nicht mein Bestes gegeben habe, dass ich hier nicht fokussiert bin, dass ich nicht, ich bin sehr positiv, ich habe keinen Tag in dieser Saison und in den letzten Jahren daran gezweifelt, dass es nicht aufwärts gehen wird mit diesem Verein. Und das haben wir bisher bewiesen und das werde ich bis zum Schluss so beibehalten. Ale na pewno jedno mogę powiedzieć i tego na pewno też nikt nie może zaprzeczyć, że dałem tutaj wszystko z siebie, co mogłem dać. Wszystko to pozytywne, które mi się udało, poświęciłem temu klubowi. Pracowałem z pełną koncentracją. I do końca, do samego końca będę tą drogą właśnie podążał dla dobra i dla rozwoju tego klubu. Ich, mein Trainerteam und eigentlich alle sind fest entschlossen, alles nochmal rauszuhauen. Ja i mój sztab trenerski chcemy jeszcze wyciągnąć naprawdę tego maksa w końcówce. Aber wissen Sie, in manchen Situationen muss man vielleicht noch entschlossener verteidigen. In manchen Situationen muss man auch jetzt nicht jetzt das wortwörtlich nehmen, aber das leere Tor auch mal treffen. Ale wie pan, po prostu w niektórych sytuacjach trzeba być może jeszcze bardziej zdecydowanie bronić, a w niektórych po
powiem to tak może obrazowo, po prostu trafić do pustej bramki. Es sind so viele Unabwägbarkeiten in diesem Spiel, das macht das Spiel ja auch so spannend, auch für einen Trainer. Wir arbeiten nach gewissen Spielprinzipien, nach einem gewissen Spielmodell und haben unsere Routinen, aber trotzdem kommt mir immer wieder Überraschungen vor. Das ist doch das Schöne und das Spannende. Und solange wir im Spiel sind, werden wir dieses Spiel bis zum Ende gehen. I tak wiele może się wydarzyć w trakcie meczu, zarówno pozytywnego, jak i negatywnego, ale przede wszystkim na które rzeczy nie mamy wpływu. I to właśnie robi tą piłkę tak ciekawą, szczególnie właśnie dla trenera. I dlatego, jak już powiedziałem, chcemy do samego końca grać, jeżeli dopóki mamy o co, to gramy do końca tego sezonu o maksa. Powiedzenie, że trzeba czasami trafić do pustej bramki, odnosi się tylko do sytuacji na boisku, czy również poza boiskiem jakieś niewykorzystane sytuacje zostały w klubie? Erstmal nur auf dem Spielfeld, also ich habe jetzt einfach mal bildhaft gesprochen. Na początku tylko chodzi mi tutaj o boisko, mówiłem to właśnie tak obrazowo. Was ich sagen will, es gibt keine Ablenkung, es gibt Ausreden. Ale co chcę przez to powiedzieć, po prostu nie ma w tej chwili wymówek. Nie możemy dać się w jakiś sposób skierować na inny tor. Wir machen unser Job, wir sind Profis, wir sind das ist eine geile Truppe, das ist ein verschworener Haufen. Robimy swoją pracę, jesteśmy profesjonalistami, to jest wspaniała ekipa, naprawdę zgrani, fajni faceci. Wunderbare Menschen, starke Charaktere. Wspaniali ludzie, bardzo mocne charaktery. Das hat uns bisher zweit gebracht. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. I to do tej pory bardzo daleko nas zaprowadziło i zobaczymy, jak daleko zaprowadzi nas w tej chwili. Wie gesagt, zum Fußball ist das das mit das Wichtigste, als Team Erfolg zu haben, aber dann gibt es immer noch kleine Details, die dann auch am Ende passen und stimmen müssen. I oczywiście w piłce nożnej najważniejsze jest ta gra drużyny, a poza nią niestety są też te właśnie takie małe detale, które zawsze muszą się zgadzać. Dziękuję. Proszę. W tej serii ostatnie pytanie, ponieważ trener tu wymienił nazwy Schalke, Arminia, no i muszę zadać to pytanie. Ja nie pytam, w jakim klubie będzie pracował trener, tylko czy trener już podjął decyzję co do przyszłej pracy? Czy wybrał już klub? Also ich werde kein Sabbatical ja nehmen für mich, also keine Auszeit. Ich habe schon vor, ich fühle mich noch stark genug und energetisch genug, um weiterzuarbeiten, im Rhythmus zu bleiben, wie man so schön sagt. Na pewno nie mam zamiaru brać jakiejś przerwy w mojej pracy, ponieważ czuję się absolutnie wystarczająco energetycznym, mam w sobie jeszcze wystarczająco wigoru, aby dalej pracować na tym poziomie, na którym pracuję teraz. Ja, und dann werden wir sehen, wie es dann ausschaut in der nächsten Saison. Aber für mich gilt jetzt nur noch, also nicht nur noch, sondern eine ganze Saison Pogon und die restlichen Spiele und dass wir einen schönen gemeinsamen Abschluss feiern können. A wtedy no, zobaczymy, jak to się dalej potoczy, ale jak już mówiłem, dla mnie w tej chwili najważniejsza jest Pogoń i to, abyśmy ten sezon zakończyli z maksymalnie możliwym wynikiem. Es gibt im Moment nichts zu verkünden. Na chwilę obecną nie ma po prostu nic do oświadczenia. Panie trenerze, to ja się też dopytam, czy jednak wyszła od pana taka informacja, przestroga dla kapitana Legii albo dla któregoś z trenerów, że skoro może, podkreślam, może podjąć się tam pan pracy od czerwca czy od lipca, to żeby nie robiła ta Legia panu numerów i tutaj nie grała na 120% w niedzielę. W przeciwnym wypadku skończy się to bardzo mocnymi treningami w okresie lata. Also, ich glaube, Sie scherzen jetzt so ein bisschen mit der Frage. Myślę, że pan tak troszeczkę żartuje z tym pytaniem.
Sie wissen, in welcher Situation Legia noch vor ein paar Monaten war und vor ein paar Wochen. Zna pan na pewno sytuację, w której Legia się znajdowała jeszcze przed kilkoma tygodniami? Es ist auch so ein Beispiel von Geschichten im Fußball, die man so in der Form nicht erwartet hätte. Jest to też taki przykład w piłce nożnej, z taką historią w piłce nożnej nie na pewno nikt nie oczekiwał, że coś takiego się wydarzy. Dass der Meister trotz Doppelbelastung europäisch so eine Saison spielt mit so vielen Niederlagen, also das hätte wirklich keiner erwartet. Że mistrz kraju, pomimo takiego może podwójnego zaangażowania w lidze i w pucharach, że zagra tak słabą rundę i z tak wieloma porażkami na początku sezonu. Und ich habe mir natürlich viele Spiele auch von Legia angeschaut, wie alle anderen Spiele auch in der Ekstraklasse. I oczywiście obejrzałem sobie bardzo dużo meczy Legii, jak i wiele innych klubów w Ekstraklasie. Und auch in einigen Spielen waren sie nicht die schlechtere Mannschaft, aber sie haben die Ergebnisse nicht entsprechend bekommen, die sie vielleicht auch im Spiel verdient hätten. I oczywiście w wielu tych meczach, które przegrali, wcale nie byli gorszą drużyną, tylko po prostu wyniki, które uzyskali, nie były takie, jakie chcieli uzyskać. Und es gab Phasen, wo es wirklich nicht gut aussah für Legia. Natomiast były też fazy, gdzie to naprawdę źle wyglądało dla Legii. Und ich glaube, dass mit dem Trainerwechsel und mit Vuko, der das dann übernommen hat, also der zweite Trainerwechsel, er hat es auf jeden Fall hinbekommen. Das ist eine wahnsinnige Leistung, er und sein Trainerteam, diese Mannschaft wieder in die Spur zu bringen. I myślę, że w momencie tej drugiej zmiany trenerskiej w Legii, kiedy Vuko przejął drużynę, naprawdę wykonał olbrzymią pracę, bardzo dużą pracę, aby tą Legię sprowadzić na spokojne tory. In diesem Prozess gab es auch sicherlich hier und da ein paar Rückschläge, aber er hat die Mannschaft nach vorne gebracht, er hat die Mannschaft stabilisiert. Na pewno w tym procesie też były takie zwycięstwa i porażki, ale tą drużynę pchnął do przodu, na pewno ją ustabilizował. Legia hat sehr viele Punkte jetzt in der Rückrunde erspielt. Ich glaube über 20 Punkte. Sie kassieren wenig Tore. Sie sind eine gefestigte Truppe. Legia zdobyła bardzo dużo punktów w tej rundzie wiosennej. 20 punktów. Tracą mało bramek. Są taką stabilną drużyną. Vuko ist für mich jetzt schon eine Legende. Er war Spieler dort. Er ist immer wieder eingesprungen, wenn es notwendig war als Trainer. Vuko dla mnie jest już teraz legendą Legii. Grał u nich, był ich trenerem i zawsze, w szczególności właśnie wtedy, kiedy był potrzebny, był do dyspozycji klubu. Er ist als Trainer Meister, mit Legia Meister geworden. Jako trener zdobył z Legią Mistrzostwo Polski. Und es sieht alles danach aus, noch ist nichts geklärt, aber alles danach aus, dass auch in dieser Saison nach seiner Übernahme die Mannschaft und den Verein auch irgendwie gerettet hat oder retten wird. I wygląda, wszystko wskazuje na to, że właśnie po tym przejęciu przez niego drużyny, że w tym sezonie to on uratuje Legię. Und sie werden sicherlich alles dafür tun, auch in ihren restlichen Spielen dann letztendlich eine persönliche Saison zu feiern. Ja, wenn man von feiern reden kann, aber die werden natürlich nochmal alles raushauen und versuchen gegen uns und gegen alle anderen Mannschaften, gegen die sie spielen werden, auch ihre Spiele zu ziehen und zu gewinnen. I oczywiście oni też zrobią wszystko i chcą zrobić wszystko, aby zakończyć ten sezon no też jakimś takim świętowaniem, oczywiście, jeżeli można tutaj mówić o świętowaniu, ale na pewno chcą uzyskać jak najlepszy wynik i też zrobią wszystko, aby tutaj pokazać się z jak najlepszej strony. Das wird ein hartes Spiel. Pekka, der letzte Torschützenkönig aus der letzten Saison, ist gut dabei, hat wieder diese Saison, trotz schlechter Saison, getroffen. Mit Wierzewska haben sie Nationalspieler. Josué ist für mich einer der besten im Mittelfeld.
mit Werbic haben sie einen sehr guten Spieler verpflichtet, einen sehr interessanten Spieler und. Also sie haben viel Qualität in ihren Reihen und wir müssen unser Maximum spielen, unser Top-Level zeigen, um dann die Chance zu haben, das Spiel zu gewinnen. I będzie to na pewno twardy mecz. Pekhardt również w takich może słabszych swoich meczach mimo wszystko zdobywał bramki. Wieteska jest reprezentantem Polski. Również Josue i Werblicz są bardzo dobrymi zawodnikami. I na pewno będzie to ciekawy mecz, a my zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Panowie, przepraszam, powrócę jeszcze do meczu z Rakowem, bo tak trener często wspomina o tych detalach i ja się z tym zgadzam. I czy ten mecz przypadkiem nie został przegrany w przerwie zimowej? Bowiem różne są wizje prowadzenia klubu. Raków, mając dążyć do tego celu, systematycznie wzmacnia drużynę. W przerwie zimowej chociażby transfery dwóch piłkarzy z Rumunii gotówkowych, za których obu w sumie klub zapłacił z Częstochowy 1,5 miliona euro. Bardzo mocna kadra. Pojawił się problem z młodzieżowcem w Rakowie, został sprowadzony Szymon Czyż, chłopak, który grał wcześniej w Warcie, ale wcześniej był we Włoszech, bodajże w Lazio. Natomiast u nas tracimy czołowego młodzieżowca. Mamy tak na dobrą sprawę w tej rotacji do dyspozycji, jeżeli chodzi o młodych zawodników. Po zakontuzjowanym Smolińskim zostaje nam Łęgowski, Fornalczyk i Żurawski, a więc mocno ograniczona liczba zawodników. No i czy to nie są właśnie te detale, które teraz sprawiają, że to Raków, mający najlepszego piłkarza ekstraklasy, najskuteczniejszego piłkarza ekstraklasy Ivi Lopeza, jest liderem, a my jesteśmy na trzecim miejscu. I nie wszystko od nas zależy w walce już o ten mistrzowski tytuł, bo wierzę oczywiście w 4 zwycięstwa, ale no karty rozdają też nasi rywale. Generell ist es noch zu früh, jetzt mal ein Fazit zu ziehen. Generalnie jest może jeszcze za wcześnie, aby zrobić takie podsumowanie. Noch ist nichts verloren, noch haben wir 4 Spiele zu spielen, noch ist alles möglich. Jeszcze nic nie jest stracone, jeszcze mamy 4 mecze, jeszcze wszystko jest możliwe. Das ist erstmal die wichtigste Aussage. To jest na początek taka najważniejsza wypowiedź. Und klar, muss man dann irgendwann mal ein Fazit ziehen und in die Tiefe analysieren. Natomiast oczywiście trzeba będzie zrobić takie podsumowanie i głęboką analizę. Und das haben wir auch in der letzten Saison nach dem Podiumsplatz, am dritten Platz auch getan und sehr gut analysiert meiner Meinung nach und entsprechend auch das weitergegeben an die Vereinsführung. Zrobiliśmy to też po poprzednim sezonie, kiedy zdobyliśmy brązowy medal i myślę, że pod naszą taką głęboką analizę przekazaliśmy do zarządu klubu. Ich werde darüber jetzt nicht sprechen, weil das wir immer so gehandhabt haben. Es sind internas und es bleibt auch intern. Nie będę na ten temat w tej chwili rozmawiał, ponieważ jak już wielokrotnie mówiłem, są to nasze wewnętrzne rozmowy i o tych nie rozmawiam publicznie. Tego nie robiłem wcześniej i nie zrobię też teraz. Sie können Ihre eigenen Rückschlüsse ziehen. Na pewno Państwo możecie sami też sobie wyciągnąć wnioski. Und das letzte Spiel, wenn man jetzt als Analyse nimmt, da hat Ivi das Tor erzielt, da hat Kutkowski das Tor erzielt. Natomiast jeżeli przeanalizujemy ten ostatni mecz, to zdobył bramkę Ivi, zdobył bramkę Gutkowski. Zum Thema Gutkowski, der stand bei mir auf der Liste schon nach der ersten Saison, als Inter Malika gespielt hat. Do tematu Gutkowskisa, to miałem go na liście już po pierwszym moim sezonie w Pogoni, kiedy trafił do Termalik, jak grał w Termalice. Wir hatten damals nicht die Möglichkeit gehabt, wir haben uns dann für Buxa entschieden und wir konnten keine 2 Stürmer verpflichten. Nie mieliśmy wtedy takich możliwości, wytransferowaliśmy Buxę. Nie było wtedy możliwości, abyśmy zakupili 2 napastników. Gutkowski ist damals dann in die erste Liga, hat sich verletzt, war eine Zeit lang weg und irgendwann hat dann Raków, ich glaube 1,5 Jahre später, ihn verpflichtet. Gutkowski poszedł do pierwszej ligi, czyli do ligi niższej niż Ekstraklasa. Tam też niestety złapał kontuzję, a potem wydaje mi się, że tak po około 1,5 roku zatrudnił go Raków.
Gutkowski spielt in Raków und Buxa in der MLS. Beide sind glücklich, nehme ich mal davon aus. Gutkowski gra w Rakowie, Buxa jest w MLS i myślę, że obaj są szczęśliwi. Und wie gesagt, da war keine Neuverpflichtung, die jetzt dazu beigetragen hat, in diesem Spiel gegen uns, wo man sagen kann, oh, die haben jetzt zwei verpflichtet und die zwei haben zugeschlagen und haben uns auseinandergenommen. Das war nicht der Fall gewesen. Natomiast Iwi nie jest nowym transferem Rakowa, już gra tam dłużej, dlatego no, nie można tak naprawdę powiedzieć, że zrobili teraz zimą dwa transfery i te dwa, tych dwóch zawodników rozstrzygnęło o losach meczu. No, tak nie można powiedzieć. Aber klar ist natürlich, man kann in vielen Richtungen agieren und für den Fall der Fälle sich vorbereiten. Das ist möglich, aber es gibt keine Garantien letztendlich. Ale jasne jest, że oczywiście można próbować w kilku kierunkach się zabezpieczyć, ale jak już mówiłem i reagować, ale jak już mówiłem, no nie ma na to gwarancji. Ja, und das ist auch immer eine Frage der Möglichkeiten, die man hat. Oczywiście jest to też pytanie, jakie ma się możliwości. Und viele andere Details. I wiele innych detali. Ja, und wie gesagt, am Ende ergibt es ein Gesamtbild und am Ende kommt ein Gesamtergebnis raus. Ale jak już mówiłem, na końcu jest taki pełny, podsumowujący obraz, taki ostateczny rezultat tego, tych poczynań. Und noch ist nicht das Ende da. Ale jeszcze nie nadszedł koniec. Aber wenn, ich sage jetzt mal, Pogon es schafft am Ende am ersten Platz zu stehen und in dieser gleichen Saison so viel Transferlöse zu erzielen und noch im halben Stadion zu spielen, das wäre vielleicht sogar mehr als das Maximum, ich weiß es nicht. Also, aber wie gesagt, ich bin zufrieden im Moment, wie wir agieren und wie wir handeln und wir werden das Spiel bis zum Ende spielen. Natomiast rzeczywiście, no, jeżeli Pogoń by zdobyła mistrza bez takich wielu spektakularnych transferów i jeszcze do tego przy połowie zbudowanego stadionu, no to może by było to wręcz nawet za wiele szczęścia, ale jak już powiedziałem, jeszcze nic nie jest stracone. Sie wissen auch, wie es ist. Nach dem Spiel haben ja viele Experten und viele Schlauen, vor allem wenn das Ergebnis nicht passt. Ale wie pan, jak to jest. Po meczu oczywiście jest wiele głosów, wielu ekspertów, którym ten wynik się nie podoba. Dziękuję, proszę, proszę. Przepraszam bardzo, ale też powiedział trener, że chciał Gutkowskisa, jak jeszcze grał w Termalice i usłyszałem, że nie było możliwości. Chodzi o możliwości finansowe, tak? Czy jakby mógł trener uzupełnić tylko mi to? Wir haben hier eine Spieltagspressekonferenz. Wir reden jetzt über die Saison 2018-2019. W tej chwili mamy konferencję przedmeczową, natomiast tutaj no, rozmawiamy o sezonie 2018-19. Ich bin hier nicht der einzige Lautsprecher im Verein. Nie jestem tutaj jedynym głośnikiem w tym klubie. So, entsprechend, ich habe das als Beispiel gesagt, klar. Sie kennen doch Pogon. Klar, es gab keine Möglichkeiten, finanzielle Möglichkeiten. Natomiast oczywiście zna pan Pogoń. Wtedy po prostu nie było takich możliwości finansowych. Aber das muss man respektieren und wir sind unseren Weg trotzdem gegangen. Aus meiner Sicht bisher auch einen sehr erfolgreichen Weg in allen Bereichen. I to trzeba respektować. Natomiast my poszliśmy tą swoją drogą mimo tego i uważam też, że jest to droga pełna sukcesów. Und klar, wäre sicherlich für alle Beteiligten etwas leichter, wenn man in den letzten zwei Jahren einen Hauptsponsor hätten und noch ein paar Euro mehr in der Kasse, aber das wissen Sie doch alles. Oczywiście byłoby pewnie łatwiej, gdybyśmy mieli sponsora tytularnego w ostatnich dwóch latach, no ale to wszystko Państwo, pewnie byśmy wtedy mieli trochę więcej pieniędzy w kasie, no ale to wszystko o tym Państwo wiecie. Sie schauen sehr so erstaunt, als ob das jetzt eine neue Information für Sie wäre. Państwo tak patrzycie zdumieni, jakby to była dla was nowa informacja. Alles gut, wir sind auf dem richtigen Weg, es läuft. Wir sind noch mitten im Meisterschaftskampf und wir werden ja, die Potosi-DNA bis zum Ende aufrechterhalten. Ale wszystko jest w porządku, jesteśmy na dobrej drodze i do samego końca będziemy walczyć, aby nas sportowców
zadowolić. I pokażemy do końca te takie DNA, nasze DNA, DNA portowców. Ich habe gesagt, wir hatten keine Möglichkeiten gehabt. Also es gibt genug freie Apartments. Es ging nicht um Übernachtungsmöglichkeiten für den Kutkowski. Sie wissen, worauf ich hinaus will, oder? Myślę, że no, wystarczająco jasno się wypowiedziałem. Oczywiście nie chodzi tutaj o załatwienie jemu apartamentu, tylko po prostu nie mieliśmy wtedy tych możliwości finansowych. Und ich kann Ihnen noch 20 andere Spieler nennen, die mal bei uns auf der Liste standen, die für uns genauso interessant waren und sind wie für Lech Posen, Lechia, Legia und andere Raków, andere Vereine, die auch ihren Job gut machen. I mogę Państwu też wymienić jeszcze 20 innych zawodników, którzy byli dla nas ciekawi, ale byli oni też ciekawi dla Lecha, Lechii, Rakowa, Legii i oni też, a oni też przecież robią dobrą robotę. Dziękuję. Proszę, Artur. Jeżeli można, panie trenerze, czy to ustawienie obrony przygotowane na mecz z Rakowem, takie trójką, czwórką, hybrydowe, jak zwał, tak zwał. Czy ono zdało egzamin, pana zdaniem? I czy możemy spodziewać się tego ustawienia też linii defensywnej takiego samego na Legię? Es hat funktioniert, es könnte noch besser funktionieren, aber das gleiche ist auch mit einer klassischen Viererkette. Es gibt immer wieder Momente, wo wir dann nach dem Spiel sehen, okay, das hätte man besser lösen können. Funkcjonowało, pewnie mogło też lepiej funkcjonować, ale zawsze jest takie pytanie, czy z taką klasyczną też czwórką obrońców by też wszystko dobrze wyszło. Wie wir spielen werden, werden Sie am Sonntag sehen. Natomiast jak zagramy, to zobaczy pan w niedzielę. A czy nie żałuje pan, że odstawił Jakuba Bartkowskiego, bo to jest piłkarz solidny, który sprawdza się na kilku pozycjach, który, takie mam wrażenie, pana we wcześniejszych meczach nie zawiódł, a w tym najważniejszym meczu rundy no musiał go pan jak gdyby poświęcić po to, żeby Benedikt Cech grał na prawej stronie obrony, a Cech przez 2 miesiące wcześniej nie grał, leczył kontuzję i sam też wielokrotnie podkreśla, że lepiej czuje się jako stoper, że potrafi grać na prawej obronie, ale jednak, że lepiej się czuje na środku obrony. Czy tu gdzieś tam w głębi serca pan czuje, że to może był błąd, czy po prostu taka była decyzja, do której jest pan święcie przekonany? Ich bedauere erstmal nichts, weil ich vollkommen davon überzeugt war, dass das die richtige Entscheidung ist. Na początek nie żałuję niczego, ponieważ jestem w 100% przekonany, jeżeli podejmuję jakąś decyzję, że jest to słuszna decyzja. In der Tat, Kuba Bartkowski ist ein sehr solider Spieler, ein sehr wichtiger Bindeglied in der Mannschaft, ein Leader, hoch angesehen. Faktycznie Kuba Bartkowski jest bardzo solidnym zawodnikiem, bardzo dobrym, jest takim zawodnikiem wiodącym, liderem. Mit ihm haben wir die meisten Punkte pro Spiel erzielt, wenn man so auf so individuelle Statistik schaut. Jeżeli spojrzymy na taką indywidualną statystykę, to z nim ugraliśmy najwięcej punktów na mecz. So, wenn wir jetzt mit Kuba Bartkowski gespielt hätten, wir hätten 2-1 verloren und Kuba Bartkowski hätte 3 Flanken hinter das Tor geschossen, dann hätten sie mich gefragt, wäre es vielleicht nicht besser, mit jemandem zu spielen, der besser flanken kann oder was weiß ich. Ich sage jetzt nicht, dass der Kuba nicht flanken kann, aber das ist doch alles, ich sage mal, Kokolores, sagt man. Jeżeli zagrałby Kuba Bartkowski na prawej obronie, to a przegralibyśmy też 2-1, to być może dzisiaj na konferencji by się mnie pan zapytał, dlaczego Kuba wrzucił 3 piłki poza bramkę, dośrodkował 3 razy poza bramkę. Oczywiście absolutnie nie mówię tutaj, że Kuba nie umie dośrodkowywać, tylko po prostu no, po meczu zawsze zawsze zadaje się takie pytania, co by było gdyby? Ich habe ja gesagt, wir hätten die 2 Situationen besser verteidigen können, aber muss man auch sagen, gerade das Tor von Gutzkowski, das war ein Sonntagsschuss. So viele Tore in der Art hat er in seiner Karriere noch nicht erzielt, vielleicht das einzige bisher. Oczywiście, jak już mówiłem po meczu, że w tych 2 sytuacjach, kiedy tracimy bramki, mogliśmy na pewno zachować się lepiej w obronie, ale z drugiej strony tą bramkę, którą zdobył Gutkowski, no, takich bramek nie zdobył wiele w swojej karierze, być może nawet żadnej takiej nie zdobył. Ja,
Jetzt könnten Sie mich natürlich fragen, jetzt kann ich Sie fragen, hätte ich vielleicht Zech für Malic spielen lassen, vielleicht hätte er in der Situation, weil er etwas schneller ist, vielleicht noch den Ball blocken können. Teraz mógłby się pan mnie również zapytać, że być może mogłem wystawić Cecha na środku obrony zamiast Malca, że być może, ponieważ jest troszeczkę szybszy, mógłby zablokować Gutkowskisa przy tej akcji. Hätte Zech dann das, diesen Ball nicht geblockt, dann hätten Sie mich jetzt fragen können, warum spielt der Zech? Der war ja zwei Monate nicht im Spielbetrieb. Jeżeli Zech by znowu tej piłki nie zablokował, to na pewno wtedy zapytałby się mnie pan, dlaczego Zech zagrał na środku obrony. Przecież dwa miesiące był kontuzjowany, nie grał. Benedikt Zech ist unser erster Innenverteidiger mit Costa. Der hat hier so viel geleistet. Wenn er sagt, dass er spielen will und kann, und der Mannschaft helfen will, da wird er spielen. Diesen Status hat er hier. Benedikt Zech zagrał tak wiele dobrych meczów tutaj dla Pogoni, jest tak ważnym zawodnikiem dla tego klubu, jest stoperem numer jeden. I jeżeli Benedikt Zech mówi, że jest gotowy do gry i chce grać, to Benedikt gra. Od niego zaczynamy naszą linię obrony. Er hat hier einen Vertrag unterschrieben, einen langjährigen. Podpisał tutaj długoterminową umowę. Und er ist sich seiner Verantwortung bewusst. Jest absolutnie świadomy swojej odpowiedzialności. Und er weiß, dass er auch liefern muss. I również wie, co musi pokazać, co musi temu klubowi dać. Und Kuba Watkowski hat bis jetzt immer geliefert. Auch wenn hier und da der eine sich manchmal über ihn aufregt. Aber wir haben keine Weltklasse, ich rede von Weltklasse, Außenverteidiger. Aber wir haben richtig gute Jungs. Dementsprechend ist es möglich, dass wir mit Kuba wieder spielen. Natomiast Kuba Bartkowski też w każdym meczu daje wszystko, co może, daje maksa z siebie. Natomiast my nie mamy takich obrońców, bocznych obrońców klasy światowej. Mamy naprawdę dobrych obrońców. Mówię tutaj o obrońcach klasy światowej. Nasi zawodnicy są dobrzy i dają z siebie wszystko. Er wird auf jeden Fall etwas mehr Frische haben. I mogliśmy oczywiście zagrać też z Kubą, nie zrobiliśmy tego, natomiast jest możliwe, że na następny mecz wyjdzie. Jeżeli tak będzie, to na pewno będzie też świeższy, bardziej świeży. Dann hätten wir am Mittwoch gewonnen und mit Kuba Bartkowski und am Sonntag verlieren wir gegen Legia und Kuba Bartkowski spielt vielleicht gegen Verbic ein entscheidendes Duell schlecht. Dann wenn Sie mich fragt, warum hat Kuba Bartkowski drei Spiele in einem so schwerer Woche gespielt, der sah dann nicht so frisch aus. Also man kann immer danach irgendwelche Fragen stellen und irgendwas konstruieren, wo es meiner Meinung nach in dem Moment nicht zu konstruieren gibt. Natomiast gdybyśmy wygrali z Rakowem, Kuba Bartkowski grałby na prawej obronie, a w następnym meczu z Legią byśmy przegrali i Kuba Bartkowski by przegrał indywidualną walkę na przykład z Werbliczem, to wtedy na pewno padłoby pytanie, dlaczego zagrał Kuba trzy mecze w ciągu tygodnia, nie był taki świeży. Po meczu zawsze można stawiać łatwe pytania. Und glauben Sie, dass Kamil Grzycki, Kucharczyk, Wachan mit seinen zwei Schüssen, Carlos, Malec, dass sie mit Kuba Bartkowski das Tor besser getroffen hätten? Natomiast czy uważa pan, że Kamil Grosicki, Kucharczyk, Malec, Wachan, czy oni by lepiej trafili bramkę, jeżeli grałby Kuba Bartkowski? Przepraszam, w taką drobną polemikę z panem wejdę. Taka też nasza rola, żeby zadawać pytania. Oczywiście jestem mądrzejszy, widząc, co się grało, ale pan sam użył tego określenia, że Benedikt Zech to stoper numer jeden, a w tym meczu grał na prawej obronie. Ja go bardzo szanuję, też go uważam za szefa defensywy, za tą najważniejszą postać, ale boję się, że teraz kibice będą go przede wszystkim pamiętać z tego, jak z nim zakręcił Iwi Lopez przy drugiej bramce. Ganz einfach, weil Benedikt Zech das spielen kann. Całkiem prosto, ponieważ Benedikt Zech potrafi grać na pozycji prawego obrońcy. Er ist sicherlich in der Endgeschwindigkeit schneller als Stolarski und Kuba Bartkowski. Na pewno w takiej końcowej, ma taką końcową prędkość i szybkość większą niż Kuba Bartkowski i Stolarski. Hat einen feinen rechten Fuß. Ma przede wszystkim też prawą nogę.
Und sicherlich war er nach dem frühen Foul und nach der Schwellung im Fuß sicherlich auch etwas gehandicapt. I z pewnością też po tym szybkim faulu na nim, po tej lekkim spuchnięciu kostki, troszeczkę miał taki handicap, troszeczkę było mu ciężej grać. Er ist ein flexibler Spieler, der hat auch in Österreich mit der Dreierkette gespielt, halb rechts, also quasi ein Zwischending zwischen Innenverteidiger und Außenverteidiger. Jest też elastycznym zawodnikiem, w Austrii grał w trójce stoperów, takiego półprawego stopera. Kończąc ten wątek, powiem tak. Nie obwiniam absolutnie Benedikta Cecha za porażkę, bo moim zdaniem przegraliśmy mecz przez nieskuteczność. Natomiast szanując pana wybór, szanując Benedikta Cecha, skromnie powiem, uważam, że brakowało mu tych 2 miesięcy grania. I to niestety wyszło przy tej jednej akcji zakończonej golem strzelonego przez Iwi Lopeza. Ale powtórzę, moim zdaniem mecz został przegrany przez nieskuteczność pod bramką rywala, a nie przez grę Benedikta Cecha czy innych obrońców. Ja. Das haben Sie gesehen. Man kann das auch anders interpretieren. Der wird für das nächste Spiel noch fitter sein. No tak pan to widział, okej. Natomiast można też to jeszcze inaczej zinterpretować, że na pewno w następnym meczu będzie jeszcze bardziej gotowy. Ich urteile nicht über einen Spieler wegen einem Spiel, sondern über das, was er in seiner ganzen Karriere und in einer ganzen Saison leistet. Und er hat hier für Bogoncicin sehr viel geleistet mit der Verpflichtung von Kostas und Benedikt Zech und Dante. Kam Stabilität. Wir waren die beste Abwehr letztes Jahr. Wir sind in diesem Jahr mit die beste Abwehr in der Liga. Das braucht man, um erfolgreich Fußball zu spielen, um oben in der Tabelle zu stehen. Das tun wir somit. Natomiast absolutnie nie wyciągam wniosków o jednym zawodniku, o zawodniku na podstawie jednego meczu. Benedikt Cech, jak przyszedł tutaj do Pogoni, to zagrał wspaniałą rundę, był najlepszą obroną, oczywiście wspólnie z Kostasem i też z Dante Stypicą, i zagrał bardzo wiele bardzo dobrych meczów dla Pogoni. Naprawdę dużo pomógł temu klubowi. Ich kann es nicht beweisen, aber vielleicht hätte auch Van Dijk in dieser Situation gegen Iwi genauso ausgesehen. Iwi kann man nicht 100% ausschalten. Oczywiście będzie to teraz tylko taka polemika, ale być może również Van Dijk w tej sytuacji by źle wyglądał przeciwko Iwi Lopezowi. Iwiego, jak już mówiłem wcześniej, nie da rady się kompletnie wyłączyć z meczu. Aber vielleicht hätte Manuel Neuer diesen Schuss gehalten, ich glaube es aber nicht. Ale być może Manuel Neuer wybroniłby tą piłkę, ale nie wierzę w to. Dziękuję. Dobiega końca godzina spotkania z trenerem. Jeżeli jest jeszcze pytanie, proszę. Jeszcze jest, ale już zostawiam Cecha, bo jesteśmy na pewno zgodni, że to jest świetny piłkarz i jeszcze nie jeden mecz dla Pogoni wygra. Natomiast w sporcie zwycięzców poznaje się też po tym, jak potrafią się podnieść po porażce. I teraz... Czy w niedzielę zobaczymy właśnie taką Pogoń, która otrząsnęła się po porażce, która rzuci się do gardła rywalowi, która go stłamsi, która go zamknie, zniszczy piłkarsko na boisku, która zagra w sposób znakomity i która wygra ten mecz nie 1-0, a 2 lub 3-0? Also alles das gleiche, was wir auch gegen Rakow getan haben. Wszystko jest to dokładnie to samo, co zrobiliśmy przeciwko Rakowowi. Dann geht's wieder um die Details und Qualität in manchen Situationen. I następnie zawsze chodzi tutaj potem na końcu o detale i o jakość w niektórych sytuacjach. Wir müssen unsere Linie beibehalten. Musimy pozostać przy naszej linii. Ich hatte ja vorhin eingehend gesagt, dass ich mit der Mannschaft auch drüber gesprochen habe, allgemein im Leben, wie man auf
ich sage nicht Krisen, aber auf Widrigkeiten, auf schwierige Situationen, dass es immer darauf ankommt, wie man darauf reagiert. Das haben Sie ja mir auch bestätigt über Sportler, wie sie dann letztendlich zurückkommen, stärker zurückkommen nach einer Niederlage. I dokładnie to samo, o tym samym rozmawiałem właśnie z drużyną po tym meczu, że ważne jest to, co pan powiedział, jak się zareaguje, jak, że drużyna, która po porażce się podniesie i pokaże, że ma ten gen zwycięzcy, o to tutaj w tym wszystkim chodzi. To chcemy pokazać na boisku. Das haben wir auch vor. I taki mamy zamiar. Aber letztendlich, ich würde auch mich jetzt im Moment nicht dagegen sträuben, mit einem viel, 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 viel schlechteren Spiel am Ende 1:0 zu gewinnen. Natomiast mimo wszystko nie miałbym nic przeciwko temu z gorszą naszą grą, a jednak wygrać 1:0. Weil es geht auch um Resultate. Das ist das Entscheidende. Und das hat Rakow in diesem Spiel hervorragend hinbekommen. Ponieważ w piłce liczy się też wynik i Rakow w tym meczu przeciwko nam, jemu wyszło to znakomicie. Ob das der Plan war, in Rückstand zu geraten und so viele Torchancen zuzulassen, ich bezweifle es. Natomiast czy mieli taki plan, aby najpierw przegrywać, sprowokować tyle naszych możliwości i szans, raczej wątpię.